dziękuję naszym kolegom z Komisji. Myślę, że pan w zasadzie znakomicie podsumowała to, co mogłoby być naszym wnioskiem końcowym. Jeszcze poproszę, przyjdziemy oczywiście do jakiegoś takiego próby podsumowania. Myślę, że najważniejsze, zanim jeszcze przejdziemy do tej próby podsumowania, ja sobie, że w zasadzie to jest jakby konieczność i do przekazania się, i działania na tym szczeblu. W zasadzie niczego nowego, bo na to, co wiemy, nie to, że nie dowiedzieliśmy się, też tylko mówili, że jakby mamy tutaj taką kondensację bardzo mówimy, bardzo ważnych argumentów, które w zasadzie wskazują nam na to, co robimy na co dzień. Trzeba po prostu działać, każda wypowiedź, dokładnie jak nie dysponujemy i starać się mieć jak najwięcej wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Zadbamy także pokazuje, że to jest niezwykle trudne. My jesteśmy oczywiście na początku pewnej drogi, kiedy zieloni niemieccy, którzy są w zasadzie teraz wzorem rozwijających się do tej partii, mają ogromne poparcie, w zasadzie są drugą z wielkości poparcia. Bardzo wdzięczne, w zasadzie już czynione są przygotowania do tego, żeby władza w Berlinie była zielona polityczna i myśli już o tym, kto będzie zieloną kanclerz Niemiec, jak to się zadzieje. I ten ruch zdobywa już coraz większe poparcie społeczeństwie. To my jesteśmy w Polsce i bardzo ważne w tym etapie, który był etapem wiele lat temu, kiedy mówiło się o tym, że jesteśmy małą grupą i zadowolone w ludzi. No nie, no oni nie, teraz już nie, ale można powiedzieć, że po prostu zieloni, kiedy ostatnio rozmawiał na Talinie, na takim spotkaniu wielu partii zielonych, które występowałam i do tych partii zielonych, to właśnie szereg zielonych obrębów zaczyna się od tego, żeby się mało grupą i zadowolonych ludzi. I okazuje się, że to mała grupa niezadowolonych ludzi, czy to są na przykład niezadowolone kobiety, czy to są niezadowolone zieloni, czy to są jakieś inne niezadowolone grupy. Jeśli działają długo, konsekwentnie i trwale, jednak rzeczywiście na kompromisy, to można doprowadzić do takiego zastanowienia się, że kto będzie zieloną prezydentką w Polsce za 15 lat. To jest jakaś perspektywa, która rzeczywiście jest realna w tym kraju. Oddaję teraz głos, bo rozumiem, że tak jak o tym chciałbym się powiedzieć, tam tym panelu, ale to się nie udało. Więc zgłaszamy się do głosu, oddaję się to, co my. Panie Przewodniczący, nie wiem, ile, a, 2 minuty. Może zapamiętać. Nie, może to też może być, proszę bardzo. I witam serdecznie, bardzo dziękuję i bardzo się mam na zasadzie. Nic nie będzie z ledem. Bardzo się cieszę, że głównie pani, ale też wspierane przez znajomych kubanów jesteście w Sejmie, bo to jest moim zdaniem moment historyczny. Będziemy go na pewno kiedyś opowiadać swoim dzieciom i drugom. Szczerze tutaj jeszcze przyjechałem z dobrą wiadomością, z Wrocławia. Przyjechałem z nocy pociągiem trzeciej. Musiałem się do pociągu, bo tak pociągi z Wrocławia jeżdżą, żeby dotrzeć. Z Dolnośląskiego Zjazdu Kobiet. Po 10 latach odbył się drugi Dolnośląski Zjazd Kobiet, podsumowywał to, co kobietom udało się w tym czasie osiągnąć. Oczywiście było tam świetnie, ciepło, przyjemnie, tylko siedzieliśmy w takiej sali jak ta, w której było co najmniej 20 obrazów, które przedstawiały historię tego miasta. Tam nie było ani jednej kobiety. Oczywiście byli tam rycerze, byli tam wojewodowie, byli tam filozofowie, oczywiście biskupi, wszyscy. Ale nie było tam ani jednej kobiety, nawet woli matki, żony czy jakiejkolwiek innej. Ale to się zmienia. Więc po pierwsze pozdrowienia drugiego Dolnośląskiego Zjazdu Kobiet. Trzymają do nas kciuki. Wszystkie kobiety, które tam były, podziwiały grupę zielonych w Parlamencie Europejskim, która jest jedyna grupą, przepraszam za trochę taką promocję, ale jest to jedyna grupa, która ma więcej kobiet niż mężczyzn w swoim składzie. To też
znaczną. Powinniśmy w pewnym sensie ponadnarodową europejską grupę kobiet, no oczywiście nie tylko antyjądrową, ale więcej. Natomiast to jest ta pierwsza dobra wiadomość. Pani Renata Beresztanowicz, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet, specjalnie nas tutaj także pozdrawiam. I to nie jest nasza sprawa, dlatego spotkamy tam też panią Irenę Woks, jest wójtką gminy Lubli, która walczy od wielu miesięcy z odkrywką węgla brunatnego na Zachodzie Polski. I oni to skutecznie zmobilizowała swoich mieszkańców przeciwko niszczeniu środowisku. I to środowisko, jak nam mówi, my nie chcemy wydobycia węgla brunatnego odkrywki, my chcemy odnawiania źródeł. Czyli rewolucja idzie od dolnej, czy lokalnie rewolucja już tam się zaczyna powoli rodzić. I myślę, że te strategie, które przedstawiały się, na pewno są elementem tej strategii. W pewnym sensie widzimy w kraju George'a Dawidusza. On też nie chciał opisać różnych walk międzynarodowych dokumentów. Wciągnął nas w koszmarną wojnę w Iraku, która kosztowała wiele milionów dolarów. To jest kadenę teraz powodują, że Stany Zjednoczone są w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. I to też powinno nas czegoś nauczyć w kontekście naszych kulawotystycznych projektów, na przykład na 100 miliardów na energię jądrową. Ale o tyle jesteśmy w podobnej sytuacji, że tam się obrócił ruch oddolny, ruch oczywiście to jest kraj bardziej federalistyczny, podobnie jak Niemcy, więc tam te lokalne władze czy regionalne władze mają znacznie większe oddziaływanie społeczności tych poszczególnych stanów, są znacznie mocniejsze, ale one po prostu pokazały tak zwany gest, pokazali liczenie, jeśli ktoś z Państwa się go pamięta, ale to ten gest. I powiedzieli, burz nie podpisze, to my będziemy to podpisywać indywidualnie. Więc to jest jakiś tam element strategii. Teraz chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o te pieniądze, bo rzeczywiście Katarzyna Piekarska, kiedy siedziała w Polsce, powiedziała, że tak, ale ci koledzy mają miliony złotych na lobowanie, a my tu małe leśni, to my możemy, nie mamy kasy. Proszę Państwa, proszę Pana, www.elektrowniapeska.jądrowa.pl bez polskiej litery. To jest portal, który stworzyło Ministerstwo Gospodarki, jest to patronat tego portalu, przyjął Ministerstwo Gospodarki, to jest odpowiedział się, że byli za 100%, że ten portal powstał. I na pierwszej stronie tego portalu jest napisane, że jest pierwszy portal poświęcony tematyce budowy elektrowni jądrowej w Polsce. To jest kłamstwo, to jest pierwszy kłamstwo, bo my mieliśmy na pierwszej taki portal. A po drugie, w ramach dyskusji na temat elektrowni jądrowej w Polsce, pytanie jest takie, dlaczego elektrownia jądrowa? I to jest to pytanie. Albo na przykład działania wokół projektu, albo fakt limity elektrowni jądrowej. I następnie macie panie i panowie sześć mitów, które rozwalają wszystko, pokazując, że elektrownia jest tania, jest bezpieczna, nie ma żadnych problemów, ale najlepsza postawa na rzecz. Kosztowna budowa w mit, szósty. Kosztowna budowa elektrowni jądrowej powoduje zwiększanie cen energii elektrycznej. Odpowiedź. Cena energii elektrycznej nie ma nic wspólnego z budową elektrowni. To nie ma. Zależy ono od aktualnej sytuacji na rynku. W Polsce, uwaga, to jest ten w stanie węgla. W Polsce rynek energii elektrycznej jest otwarty, a odbiorca może sam wybrać najtańszego dostawcę. No to, że Państwo pokazuje, w jakim żyjemy świecie. Znaczy, bezczelne Ministerstwo Gospodarki finansuje bezczelnych kłamców, bo to, ja mogę złożyć skargę do tej instytucji, to jest kłamstwo. Dlatego, że wszyscy wiedzą, że kłamstwo. Nie, ale to nie ma wolno. Po prostu ktoś finansuje opłonowanie pacjenta, że w Polsce nie ma rynku energetycznego i wiemy dobrze, że nic sobie nie możemy dać tak naprawdę skąd na ten problem. I już podsumowując, wydaje mi się, że oczywiście musimy przyglądać się rządowi. Ale ja mam rację, że kiedy spotyka się z naszym rządem, to chłopaki zaczynają coś kombinować. Oni widzą, co się dzieje. Oni tylko próbują nam wcisnąć, przepraszam, nie parlamentarny język, jeśli usługuje, ale tutaj też mam. Wciskają nam kity, że wszystko jest okej, nie ma żadnego problemu. Fukushima zawodna.
ale oni wiedzą, że jest bardzo ważne. Po pierwsze w Unii Europejskiej i wymieniły tutaj wcześniej paneliści wasze kompetencje, co się dzieje, ile krajów się wycofało, jaka jest sytuacja. Generalnie mówię, że Unia Europejska jest totalna wojna. I teraz jest oczywiste, że Areva i te korporacje będą robić wszystko, żeby te 100 miliardów z naszych konsumentów i konsumentów w kieszeni wyrwać. To są pieniądze, to są bardzo konkretne pieniądze i za to nie płaci Polska Grupa Energetyczna. Za to zapłacimy my, nasze dzieci, może nie moje, ale pewnie czyjeś na pewno i czyjeś wnuki. I jeszcze się trzeba zapłacić. W związku z tym wydaje mi się, że to dodam już ostatnio, że bardzo ważną strategią będzie, jak powiem wprost, robienie kampanii przeciwko inwestorom, którzy moim zdaniem będą robić wszystko, żeby nam nacisnąć, ale ponieważ pieniędzy na rynku nie ma, to jest duża szansa, że oni się tu będą potykać o różne problemy dostępności kapitału na te inwestycje. W związku z tym, prośba do Ewy osobista. Musimy sprawdzać, czy Polska w jakikolwiek sposób nie omija prawa Unii Europejskiej o wsparciu publicznym dla tego typu inwestycji i gdyby kiedykolwiek doszło do sytuacji, że jakiekolwiek wsparcie jest udzielane niezgodnie z prawem unijnym, to natychmiast powinniśmy reagować. I tylko mam nadzieję, że to nas też byle nie powoduje rozwój przy elektrowni. Dlatego, jak wiecie, przy rozwodzie daliśmy wspólnie z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim Radę nawet takiemu rządowi jak PiS, Samoobrona i LPE. Także damy radę. Information because we are going to organize
Summit University. I'm in borderline, former borderline in Germany and Poland, in the Diakina University and the Collegium Politicum von Schwitze. And so the nuclear issue and the energy issue are also in the special challenge of climate change. Will be one of the main topics, and I would really appreciate to have for those study university lots of participants from Poland. We are organizing this in the second time on this, for me, historical place, Diakina and Collegium Politicum. Please go for the information via the internet or the foundation. Maybe there are some flyers here available, but I think this will be a good moment for strategic discussions on nuclear, but also on how to proceed with parties and politics. Dziękuję uczeni, szczególnie bardzo za świetną moderację dzisiejszej debaty. Chciałam jedynie dodać, że organizujemy Zielony Uniwersytet Letni w Wielkiej i to jest sobie swojego wolnego subita. Kwestie energetyki w kontekście zmian klimatu będą jednym z głównych tematów. Liczę, że będzie wielu uczestników z Polski. Teraz drugi będziemy organizować Letni Uniwersytet w tym historycznym miejscu. Więc zachęcam Państwa do poszukania informacji w internecie czy poprzez fundację na temat tego wydarzenia, które może być istotne w strategicznej debacie na temat energetyki nuklearnej. Tak, tutaj będzie to prezentowane.